Cześć, witajcie na kanale Dziennik D. Dzisiaj zabieram Was na spacer po cieplicach śląskich. Zaparkowałem samochód na bezpłatnym parkingu przy ulicy koło Parku Zdrojowego i właśnie w Parku Zdrojowym się teraz znajdujemy. Według legendy tutejsze źródła miały zostać odkryte w 1175 roku przez księcia Bolesława Wysokiego w czasie pogoni za jeleniem podczas polowania. Zranione zwierzę wskoczyło do gorących źródeł, ozdrowiało, a książę miał wybudować w tym miejscu dworek myśliwski. Fajna historyjka, ale w rzeczywistości miejscowość wzmiankowana została dopiero 18 marca 1281 roku, kiedy to książę Bernard Lwówecki darował Joannitom ze Strzegomia miejscowość, która się nazywała Ciepłe Źródła. W 1318 roku pojawiła się wzmianka o miejscowym kościele, a od połowy XIV wieku do 1945 roku cieplice stanowiły własność rodu Szowgoczów, którzy od XVI wieku, to jest od spalenia się zamku Chojnik, posiadali w tutejszym pałacu główną rezydencję rodu. Lipca 1403 roku Gottsche Schoff II sprowadził tutaj z Krzeszowa cystersów i oddał im tutejszy klasztor, źródła ciepłej wody oraz mieszkańców. Już rok później utworzyli oni w cieplicach szkołę. Cystersi gospodarowali tutaj do sekularyzacji w roku 1810 roku. W 1702 roku powstał tu cech szlifierzy, a w 1745 roku cieplice zostały zaliczone do osad targowych. Od 1814 do cieplic zaczęły docierać karetki pocztowe z Jeleniej Góry. W 1880 zastąpiły je dyliżanse, a w 1891 dotarła tu linia kolejowa, a w 1897 tramwaj. W 1836 roku powstał Teatr Zdrojowy, w którym występowali zarówno artyści, jak i goście uzdrowiska, a nawet członkowie rodu Szowgoczów. Z czasem teatr połączono z galerią, która od 1800 roku była miejscem spotkań i rozrywek kulturalno-towarzyskich. W 1854 roku powstały pierwsze warsztaty, a w 1870 rozpoczęto produkcję i montaż maszyn papierniczych. W 1902 roku zaczęła działać szkoła snycerska w cieplicach, funkcjonująca do 1945 roku, a od 1946 do dziś dnia pod inną nazwą, znana jaka Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego. W 1931 roku powstał nowoczesny dom zdrojowy. W 1935 cieplice uzyskały prawa miejskie, a w 1941 włączono do nich Maliniak. Od schyłku października 1944 roku do kwietnia 1945 w miejscowości znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 2 lipca 1976 roku cieplice zostały włączone do Jeleniej Góry. W czasach nowożytnych osada stała się znana na Śląsku i poza nim dzięki występującym tu wodom leczniczym osiągającym temperaturę do 86 stopni Celsjusza. Była to najwyższa temperatura w Polsce.
w uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza, choroby nerek i dróg moczowych, choroby oka i przypadków oka. Uzdrowisko oferuje także leczenie układami borowinowymi. Swoistą terapią są także spacery po okolicy z udziałem bogatego życia kulturalnego cieplickiego kurortu. Na terenie uzdrowiska znajduje się 4 szpitale uzdrowiskowe, 6 sanatoriów, 2 zakłady przyrodniczo-lecznicze i przychodnia uzdrowiskowa. Tyle historii. Sam spacer po cieplicach jest niezwykle przyjemnym doznaniem. Miejsce jest przepięknie, wspaniale odnowione, główny pasaż, wszędzie kwiaty, gra muzyka, kwiaciarnie, restauracje, przepięknie. Tężnie, gdzie można sobie za darmo usiąść i wdychać powietrze z solanką. No po prostu cudownie. Ja jestem zachwycony cieplicami. Nie pamiętam ich za dziecka. Wiem, że raczej były bardzo zaniedbane jak wszystko w czasach komunizmu, natomiast teraz absolutnie perła Dolnego Śląska, fantastyczne miejsce na spacery oraz na korzystanie z tych wszystkich dobrodziejstw, ze źródeł gorących, z tras spacerowych, parków. Jest tu absolutnie przepięknie. W samym domu zdrojowym można sobie wykupić prywatnie wszelkiego rodzaju terapie, okłady borowinowe, a także w samym uzdrowisku jest basen, w którym znajduje się woda termalna i ona jest naturalnie ciepła. Karnet kosztuje 160 zł i jest na 10 wejść. Nie wiem, jak wyglądają pojedyncze wejścia. Wydaje mi się, że jest około 20 albo 25 zł za jednorazowe wejście. Natomiast jest przeuroczo. Oczywiście cieplice bardzo są znane z tego, że przyjeżdżała tutaj królowa Marysieńka i się moczyła w tych przecudnych wodach. Sama woda do picia dla mnie jest mało apetyczna, jest dosyć mineralnie ciężka i taka bardzo metaliczna, ma taki bardzo metaliczny smak. Natomiast znam wiele osób, które uwielbia tą wodę i piło bez przerwy. Zabrałem tutaj wszystkich możliwych znajomych i każdy był zachwycony urokiem cieplic, term cieplickich i tego, że woda jest dostępna za darmo, bo mamy ujęcie Marysieńka, a także na głównej ulicy mamy ujęcie wodne, gdzie można sobie przyjść i nalać dowolnie tej wody uzdrowiskowej i ją pić i zdrowieć i pięknieć i być wiecznie młodym. Natomiast zawsze się śmieję, że ponieważ przyjeżdża do cieplic Marysieńka, to wszystkie osoby, które tutaj przyjeżdżają, to są takie Marysieńki. A tu w tym białym budynku na wprost widzicie sklep zdrojowy i to jest sklep, w którym kupuję kubki do picia wody zdrojowej. To jest taki kubek robiony ręcznie w Wałbrzychu, który ma w rączce rurkę, więc ponieważ ta woda jest wysoko mineralizowana i szkodzi, może nie szkodzi na zęby, ale może mieć wpływ na zęby, to pije się tą wodę przez rurkę, stąd taki kształt. Oszalałem na punkcie tych kubków i robiłem jazdę po zdrojach w Polsce i w każdym zdroju kupowałem jeden, więc mam już sporą kolekcję. Niestety piję z nich Coca-Colę, nie wodę, ale są przecudowne. Zawsze chciałem mieć taką kolekcję takich trochę kiczowatych z lat 70. kubków do picia wody z uzdrowiska i mam i jestem przezadowolony z tego powodu. Dziękuję Wam bardzo za spacer po Parku Zdrojowym i po cieplicach. Historia tego miejsca jest ogromna. Bardzo wiele zabytków, bardzo wiele miejsc do obejrzenia, do zobaczenia. Zajęłoby mi to parę godzin, żeby Wam tak naprawdę pokazać szczegółowo, ale myślę, że taki ogólny vibe i ogólny rys tego, co możecie zobaczyć w cieplicach, zobaczyliście na tym filmie i myślę, że zachęci Was to do odwiedzenia tego miejsca. Muszę Wam powiedzieć, że wśród moich znajomych cieplice, zwiedzając cały Dolny Śląsk, cieplice są w pierwszej trójce jako najpiękniejsze miejsce do odwiedzenia. Więc myślę, że warto się tu wybrać i warto poczuć ten urokliwy vibe, który daje nam to niesamowite, no już prawie 900-letnie uzdrowiskowe miejsce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następnego vloga.